No cóż, witam wszystkich serdecznie, a zwłaszcza dzisiaj, jeśli mogę sobie pozwolić, jeśli nie będzie ci przykro, czy ten, jest z nami moja znajoma z Łodzi, Aneta, i z koleżanką Asia. Witamy was serdecznie, więc jeśli kiedykolwiek będziecie w Łodzi, to zapraszają. Proszę bardzo. I słyszałem, dowiedziałem się, że Łódź jest bardzo piękna, bardzo się rozwija. Ostatnia. Zmienia się na lepsze, więc może warto zwiedzać Łodzi. Witamy was serdecznie, cieszę się, że jesteście z nami. Mam nadzieję, że będziemy dla was błogosławieństwem i zawsze poczujcie się zaproszony, kiedy będziecie w pięknym Gdańsku. Tak? Gdańsk na pewno jest piękny. Będziemy czytali dzisiaj z Ewangelii Mateusza. 4 rozdział. Bardzo szybko tylko powiem jedno słowo. Dzięki za naukę. Powinieneś, nawet jeśli nie jesteś takim wielkim fanem historii, powinieneś interesować się choć trochę historią, ponieważ w Oświęcimie jest znak nad bramą. Parafrazując, ten, kto zapomina o historii, jest przeklęty, by ją powtórzyć, tak? Więc powinniśmy nauczyć się na błędach naszych przodków, ponieważ, no nie oszukujmy się, oni popełnili sporo błędów i nasz kraj cierpiał, tak? Więc możemy nauczyć się na błędach innych i jest to nasza mądrość, na pewno. Ale coś ciekawego z historii, związane z tą historią, jest to, że według historyków świeckich, kiedy Aleksander Wielki albo Macedończyk, kiedy on wszedł, żeby podbić Jerozolimę, kapłani i kapłan najwyższy wyszedł mu naprzeciwko, oni wszyscy byli ubrani w swoich szatach białych, tak jak Biblia mówi, oni wyszli naprzeciwko jemu i oni mieli Księgę Daniela, 8 rozdział, i pokazali mu to proroctwo, że król grecki miał podbić królestwo Persów i on widząc to był pod wielkim, wielkim wrażeniem i Żydzi twierdzą, że z tego powodu on oszczędził to miasto. Według tradycji i według zwyczajów greckich to Aleksander Wielki miał sen w poprzednim dniu, w poprzedniej nocy, że wielcy kapłani Boga widzą mu naprzeciwko i pokażę mu proroctwo dotyczące jego osoby. To jest tradycja grecka, tak, która tak twierdzi. Więc to jest bardzo ciekawe. Teraz, czy my będziemy akceptowali to jako prawdę, czy nie? Można kwestionować i powinniśmy zawsze badać prawdę. Tak? Nie powinniśmy na ślepo wierzyć wszystkim ludziom. To jest bardzo głupie. Powinniśmy badać sprawę. Ale jedna rzecz, jedna konkluzja. Każdy musi dojść do tego wniosku, żeby ta tradycja, żeby to przekonanie w ogóle miało jakiś sens, oni musieli mieć dostęp do tej księgi. Ona musiała już być dostępna, żeby w ogóle powstała taka tradycja. Co to znaczy? Oznacza to, że ta księga Daniela została napisana przed wydarzeniem, przed królem Aleksander, przed Aleksandrem Wielkim, więc to proroctwo, które słyszeliśmy dzisiaj, i czasami te proroctwa wydają się bardzo trudne i o co chodzi. Pierwszy raz, kiedy czytamy, mówimy co? Jakiś kozioł, jakiś baranek, jakiś róg i no, dzięki Bogu czytaliśmy i o co chodzi. Następny fragment mówi nam, o, to kozioł to jest Grecja i ten baranek to jest to. I mówi nam dokładnie, więc czasami Biblia nie jest taka trudna, jak nam się wydaje. Dzięki Bogu. Paweł napisał do Tymoteusza, że ty od dziecka znasz pisma, które mogą uczynić ciebie jakim? Mądrym. Tak? Od dziecka. Więc to jest ciekawe. Dobra. Nie mam zamiaru rozwijać nauczanie Jacka. Jeszcze czeka nas tydzień wykładu, czeka nas wykład za tydzień. Ewangelia Mateusza, 4 rozdział. Ja chciałbym, żebyśmy przeczytali wersety od 18 do 22. A gdy Jezus przechodził nad Morzem Galilejskim, zobaczył dwóch braci, Szymona zwanego Piotrem
i Andrzeja, jego brata, którzy zapuszczali sieć w morze, byli bowiem rybakami. Teraz bardzo szybko, do tej pory wszyscy rozumiemy, o co chodzi, prawda? To nie jest trudny tekst? Każdy, kto czyta, rozumie, prawda? Następnym razem, kiedy usłyszysz, jak ktoś ci powie, Biblia jest bardzo trudna, nie dasz jej zrozumieć, przypomnij sobie, że przynajmniej jakiś tekst jest jasny, prawda? I Jezus idzie, nie idzie w Gdańsku, tak? Nie pływa, on idzie i spotkał bracia. Jeden nazywał się Piotr, drugi nazywał się Jan, tak? Dziękuję bardzo, zrozumieliśmy, prawda? Więc to jest jasne, wszyscy rozumiemy. Okej. On i powiedział im, chodźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. I teraz chyba zaczyna się ten trudny problem. Co rybakami ludzi? I niektórzy bez wyobraźni widzą, że ktoś ma wędkę, prawda? I co, mają wyłącz? Okej, więc okej, jest jakiś obraz, ale spokojni bądźmy, to jest alegoria. A gdy poszedł stamtąd dalej, zobaczył innych dwóch ludzi, Jakuba, syna Zebedeusza i Jana, jego brata, jak ze swoim ojcem Zebedeuszem naprawiali w łodzi swoje sieci i wezwał ich. Oni natychmiast opuścili łódź i swego ojca i poszli za nim. Chciałbym dzisiaj, abyśmy się skupiali na tym fragmentem 19. Chodźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. To jest mój główny fragment, główny tekst. Chciałbym rozważyć kilka rzeczy wynikające z tego fragmentu. Przede wszystkim wielka łaska Pana Jezusa, nie tylko, że On zbawił nas, że On zrobił coś z nami, że On spotkał nas w jakimś tam stanie i zbawił, ale zobaczcie, On robi coś z nami. On mówi, chodź za mną, a ja uczynię was, tak? Więc On zrobił coś z nami, powołał, zawołał nas, ale też jest tutaj obietnica, albo jest słowo zapewniające nas, że On uczyni coś z nami. Więc być może ty skupiasz się na tym, że okej, byłeś grzesznikiem, byłeś zgubiony, byłeś bez nadziei, byłeś daleko od Boga i dziękujesz Bogu teraz, że znalazłeś, ale wiesz, co ci czeka? Wiesz, jakie obietnice Pan Bóg daje nam wierzącym, nam dzieciom Boży? Co będzie dla nas? Umiłowani, jest napisane, teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, ale się jeszcze nie objawiło, czym będziemy. Mamy kilka podpowiedzi w Piśmie Świętym. Jezus powiedział, że kiedy On wróci po nas, nasze ciała będą podobne do Jego ciała. Kiedy Chrystus zmartwychwstał, On miał chwalebne ciało. Jego ciało nie było śmiertelne, nie było typowym ciałem. On przechodził z jednego miejsca do drugiego, nie był zmęczony. On, kiedy drzwi były zamknięte, okna były zamknięte, były cztery ściany, On nagle pojawił się. Pismo Święte mówi nam, że będziemy mieli ciała podobne do Jego chwalebne ciała. Więc to jest pierwsza rzecz. Chciałbym zobaczyć też, że w tym fragmencie jest coś dla ciebie do zrobienia. Masz tutaj w tym fragmencie coś do zrobienia. Co możesz zrobić? Chrystus mówi, chodź za mną. Tak? To jest twoja praca, to jest twoje zadanie. Chodź za mną. W tym fragmencie widzimy też, że jest coś, co On robi. Jest praca, która jest wykonana przez Niego. Tak? I On mówi, a ja uczynię was, ja coś robię, ja uczynię was rybakami. I coś do przemyślenia. Rybakami ludzi. Jezus Chrystus bardzo często, kiedy mówił, kiedy nauczał, posługiwał się metaforami, tak? Używał alegorii, żebyśmy na podstawie jakiegoś obrazu zrozumieli rzeczy, które normalnie są trudne albo bywają trudne. Więc rozważmy te trzy punkty bardzo szybko dzisiaj rano. Zobaczmy, z czego możemy się nauczyć. Przede wszystkim, coś dla ciebie do zrobienia. Do czego jesteś powołany przez Jezusa Chrystusa? Gdyby Pan Jezus powiedział ci, sprzedaj wszystko, co masz. Rozdaj ubogim.
Zrobiłbyś to? Nie mów, poczekaj. Nie mów tak, jeśli Bóg tego nie może potwierdzić. Bóg zna twoje serce. Ja szczerze mówiąc, ja nie wiem, czy zrobiłbym tego. Tak prawdziwie. Ja doskonale rozumiem młodzieńca, który to usłyszał i mając okazję zyskać życia wiecznego, odwrócił się i zostawił Jezusa i był smutny. Ja go rozumiem doskonale. Teraz jest zima, tak? Ja dziękuję Bogu bardzo za to, że mam samochód, tak? Nie muszę czekać na przystanku. Oj, pamiętam te dni, kiedy czekało się. O, gdzie jest ten tramwaj? W Łodzi? Notorycznie spóźniony tramwaj. Spóźniony. Nie przyjeżdżał, w ogóle nie przyjeżdżał, prawda? I człowiek czekał i czekał. Ojejku, strasznie. Pamiętam te czasy. Ja codziennie wstaję i dziękuję Bogu za to, że mam dach nad głowę. Mam szczelne okna. Mam grzejniki. Syn człowieczy, czyli Jezus Chrystus powiedział, ja nie mam gdzie położyć swojej głowy. Ja dziękuję Bogu za to, że ja nie muszę znaleźć dla siebie miejsca w lesie, żeby chować się przed zimą. Dziękuję Bogu za to, że Chrystus w tym fragmencie nie mówi, wiesz co, zrezygnuj ze wszystkiego, co masz, opuść swoją rodzinę, opuść swój dom, opuść swoją pracę i chodź za mną. On mówi, słuchaj, chodź za mną. Po prostu chodź za mną. Naśladuj mnie. Co możemy wnioskować? Przede wszystkim, kiedy chodzisz za kimś. Za kimś czy za kogoś? Za kimś. Za kimś. Zostawiasz jedno miejsce albo jedną osobę i idziesz w kierunku drugą. Więc Chrystus woła nas, abyśmy opuścili coś i poszli i dążali za kogoś innego albo za coś innego. Tak? I co mamy zostawić? Jakie miejsce mamy zostawić? On mówi, wyjdźcie spośród nich, odłączcie się od nich i nieczystego nie dotykajcie. Więc Chrystus mówi, chodźcie za mną, zostawcie to, co jest skazane, to, co jest brudne, to, co jest nieświęte, to, co przynosi hańbę i chodźcie za mną. Czyli Chrystus powołuje nas do świętości, powołuje nas do czystości, powołuje nas do dobroci w przeciwieństwie do tego, co jest dookoła nas. To brzmi, jeszcze raz wracając do tego, co mówiliśmy rano, to brzmi bardzo logiczne i bardzo rozsądne. Zostawić to, co jest potępione, żeby uzyskać to, co jest błogosławione i chwalebne? Wow! Bardzo, bardzo rozsądne. Ale pomyśl o tym, dlaczego nas powołuje, abyśmy byli odłączeni od tego, co było. Ponieważ powodem, dla którego woła nas za sobą, jest, abyśmy stali się rybakami. Teraz, ty w takim stanie, jakim naturalnie jesteś, nie masz możliwości, żeby odzyskać albo stać się rybakiem. Ryba nie może złowić ryby. Ryba, żeby została rybakiem, musi zmienić się na coś innego, żeby mogła złowić. Grzesznik trwający albo żyjący w swoim grzechu nie może przekonywać innych grzeszników. Słyszałeś kiedykolwiek, żeby jakiś pijak namówił drugiego pijaka, aby przestał pić? Ty, pijaku, przestań pić, ponieważ alkoholizm jest bardzo zły. Słyszałeś? Ja w Łodzi na Pietrynie, na Piotrkowskiej, nie wiem dlaczego akurat w tym momencie o pijakach, to była osoba bezdomna. Ona spała na ławce, no, na Piotrkowskiej. I szedł obok niego drugi bezdomny. I była godzina 14, 15 i ten bezdomny patrząc się na śpiącego na ławce powiedział: Ej, śpiochu, wstań, jest dzień! Nie należy spać o tej godzinie.
zwrócił mu uwagę. Ja myślę sobie, wow, co za dziwne spotkanie, prawda? Żeby jeden bezdomny zwrócił drugiemu uwagę, że on śpi. Każdy bezdomny śpi, kiedy ma okazję spać. Tak? Ale on mu zwrócił uwagę, ponieważ akurat straż miejska szła za nim. Więc to jest tylko w takim przypadku, w takim skrajnym przypadku widzimy coś takiego. Jeśli ty jesteś ciemnością, przebywający w ciemnościach, nie możesz wyprowadzić ludzi z tych ciemnościach. Ty musisz mieć światłość albo być światłością, żeby móc pokazać ślepemu albo niewidzącemu drogę. Dlatego Chrystus powiedział, że ślepy prowadzący drugiego ślepego wpada on w dół i zaprowadza drugiemu naśladującemu za sobą. Więc Chrystus mówi, chodźcie za mną, żebyście byli skuteczni, żebyście mogli zdobyć ludzi dla siebie, dla Chrystusa. Naśladuj Chrystusa w życie odłączonego od grzechu, niosąc swój krzyż, protestując przeciwko zło i stanie się rybakiem ludzi. Protestując w tym znaczeniu, nie potępiając, ponieważ nie chcesz być faryzeuszem i obłudnikiem, ale nazwij to, co jest zło, złem. Nazwij rzeczy po imieniu. Pornografia to jest złe. Tak? Cudzołóstwo to jest złe. Kłamstwo to jest złe. Ludobójstwo to jest złe. Kto kwestionuje tę sprawę? Oczywiście ludobójstwo jest złe. Nie? Czy wiesz, co to znaczy od rzeki do morza? Nawołanie ludobójstwo Żydów, żeby nie być zbyt polityczny dzisiaj rano, to jest nawołanie ludzi do zabijania wszystkich Żydów mieszkających od rzeki Jordan aż do morza Morza Śródziemnego. Ludobójstwo. Ale dzisiaj potocznie przyjmujesz. No tak, Palestyna będzie wolna. Protestuj, nazwij rzeczy po imieniu. Nie słodź. Grzech jest obrzydliwy. Grzech zawsze jest zły. Więc trzeba być odłączonym. Po drugie, Chrystus, kiedy mówi, chodź za mną, on mówi, pozostań ze mną. To jest ciekawe, kiedy czytamy życie, która dotyczy apostołów tutaj, apostołowie szli, chodzili z Jezusem, zatrzymywali się z Jezusem, spali z Jezusem, pływali przez rzeki, przez morze z Panem Jezusem, jedli z Panem Jezusem, cierpieli z Panem Jezusem, doświadczali różne niesamowite rzeczy z Jezusem. Wszędzie, gdzie Jezus był, oni byli. Kiedy On uzdrawiał, apostołowie byli przy tym. Kiedy On zlitował się nad biednymi i nad chorymi, oni doświadczali i napisali o tym. Wszystko, wszędzie, gdzie Jezus Chrystus był, widzimy, że apostołowie byli. Chyba, że przez jakiś czas Chrystus kazał im pójść gdzieś, żeby coś załatwić. Ale szybko oni wracają do Niego, prawda? Czego to nas uczy? Przybywając z Jezusem Chrystusem, naturalnie uczy się naśladować Go i być jak On jest. Ja nie wiem, czy ty zdałeś sobie sprawę o tym, czy nie, ale kiedy ty przybywasz przez kimś, kogo podziwiasz, bardzo często twoje maniery, twój sposób mówienia robi się bardzo podobny do manier danej osoby. Nawet mówimy tutaj w naszym zborze, moi znajomi mówią, że odkąd poznałem Steve'a, że ja zacząłem mówić i zachować się jak Steve. Znasz Steve'a, prawda? Dobry brat, dobry nauczyciel, bardzo mądry człowiek. I ja lubiłem spędzać dużo czasu z nim, słuchając jego rady, jego nauczanie. Wiele rzeczy się od niego nauczyłem. I nie wiedząc o tym, wróciłem do San Antonio i zacząłem mówić kazanie. I ludzie mówili, Kuba, młody Steve, ruszasz się jak on, mówisz jak on, skaczesz jak on, podnosisz nogę jak on, wszystko robisz dokładnie tak jak Steve. To nie było z premedytacją, to nie była moja intencja.
Ale zobaczcie, to byli ludzie, którzy byli dosłownie rybakami, tak? A potem w dziejach apostolskich czytamy o tym, że ludzie poznali ich, że byli z Jezusem. Skąd? Pewnie zaczęli mówić jak Pan Jezus, przepraszam, pewnie zaczęli mówić jak Pan Jezus, to nie był On. Pewnie zaczęli uzdrawiać tak jak Pan Jezus, zaczęli miłować i zlitować się jak Pan Jezus. Chodź za mną jest namawianie albo zaproszenie, żebyśmy przybywali z Jezusem, a nie puścili Go. Kiedy mieli okazję odejść od Niego, oni powiedzieli: Panie, Ty masz słowa życia. Do kogo my pójdziemy? Więc oni, apostołowie, uczniowie, byli zafascynowani Jego osobą. Nie przez teorię, nie dzięki temu, że ktoś im to powiedział. Nawet jest ten przypadek w Ewangelii Jana 4 rozdział, kiedy Samarytanka, ona słyszała słowa Jezusa, wróciła do miasta i powiedziała wszystkim: o, przyszedł ten Mesjasz, ten Zbawiciel, on przyszedł. I całe miasto wyszło. Ona przekonała wszystkich mieszkańców, żeby poszli za nią, żeby posłuchać tego Żyda. Tak? I potem oni, słysząc jego słowa, musieli jej to powiedzieć. To nie dzięki tobie. To nie twoja zasługa, tak? To nie ty nas nawróciłeś. My przyszliśmy tutaj, posłuchaliśmy go, jesteśmy pewni, że to jest ten Mesjasz. Ludzie, którzy słyszą słowa Chrystusa, są przemienieni. Bardzo często grzesznik nie przyjdzie do Jezusa, ponieważ on słyszał o nim przez kogoś i to ten ktoś jest bardzo zniechęcający. Ale kiedy ty usłyszysz, kiedy ty przybywasz ze samym Jezusem i ty słyszysz Jego nauczanie i Jego słowa, Jego mądrość i Jego głoszenie, wow, to jest podziwiające i to jest godne naśladowania. Ale słuchajcie, przybywanie lub odłączenie się od ludzi, aby pozostać z Chrystusem, nie ma sensu absolutnego, jeśli nie masz zamiaru posłuchać Go. Czemu nazywacie mnie Panem, a nie czynicie to, co ja wam mówię? Jest zarzut Pana Jezusa. Czemu nazywasz Jezusa twoim nauczycielem lub twoim mistrzem, a nie słuchasz to, co On mówi? Tak? Więc chodzenie za Jezusem jest niczym więc, jak tylko zaproszeniem, żebyś ty posłuchał i zaufał Jemu. I widzimy jeszcze raz w życiu apostołów, raz za razem. Kiedy Chrystus powiedział: pójdźcie tam, oni poszli. Kiedy oni, będąc doświadczonymi rybakami, otrzymali rozkaz, żeby wejść do łodzi i płynąć na drugą stronę, oni nie powiedzieli: ale Panie Jezu, widzisz tamtą chmurę? My wiemy, co to znaczy. Zbliża się burza. Oni nie postępowali w ten sposób. Zawsze, kiedy Jezus powiedział, kazał im coś zrobić, oni bezwarunkowo posłuchali i robili dokładnie tak, jak Jemu, tak jak Jezus powiedział. Jak to się skończyło? Oni faktycznie stali się rybakami ludzi. Oni byli przemienieni. Oni... Nazywamy ich teraz świętymi, wielkimi apostołami, wielkimi ludźmi. Kim oni byli? Czy ty podziwiasz niewykształconego Polaka? Czy ty podziwiasz jakiegoś rybaka, który nie jest bardzo udanym rybakiem? Ponieważ no, kiedy spotkamy Piotra, kiedy spotkamy Piotra i Andrzeja, oni całej nocy łowili ryby i nic nie złowili. Oni nawet nie byli udanymi rybakami. Ale jednak my ich podziwiamy dzisiaj, 2000 lat temu. To są obcy dla nas ludzi. Podziwiamy ich. Dlaczego? Ponieważ oni, słysząc to, poszli za Chrystusem bezwarunkowo
I kiedy on powiedział stójcie, oni zatrzymali się. Kiedy powiedział pójdźcie, oni poszli. Kiedy on powiedział zabierzcie chleb, oni zabrali chleb. Kiedy on powiedział zostawcie, oni zostawili. Posłuchali go i ich życie zostało przemienione 100%, 180 stopni. Wow. Więc pytanie, kiedy on mówi chodźcie za mną, czy jesteś gotowy pójść? Czy jesteś gotowy zostawić to, co masz, to miejsce, w którym ty jesteś i pójść, żeby dołączyć się do Chrystusa? Czy jesteś gotowy, czy jesteś chętny pozostać z Nim? Bo są ludzie, którzy na jakiś czas, okej, to jest ciekawe, nowa filozofia, nowe spojrzenie, ale kiedy już jest trudno, kiedy już trzeba naprawdę wejść w całość, to dzięki bardzo, nie dziękuję. Apostołowie, nawet oni dają świadectwo. Piotr mówi w Ewangelii Mateusza 19 rozdział, my opuściliśmy i zostawiliśmy wszystko, żeby pójść za Tobą. Czy my coś otrzymamy? I Chrystus powiedział, owszem, stokroć w tym życiu i w przyszłym życie wieczne. Czy jesteś gotowy zostawić wszystko, co masz, żeby pozostać z Chrystusem? I trudniejsze pytanie, czy jesteś gotowy dzisiaj bezwarunkowo posłuchać Go? Posłuchać. Bo wiecie, dzieci zawsze słyszą. No słyszałem, czemu nie zrobiłeś? Albo mi się wydawało, tak? Słuchamy z wielką przyjemnością, z otwartym sercem radę i mądrość Pana Jezusa, ale Chrystus nie tylko uczy. On mówi, idź, rób podobnie. Idź, rób podobnie. On mówi do pewnej kobiecie, idź, nie grzesz więcej. Nie potępił jej, nie rzucił kamy. Miał prawo ją potępić, tak? Ale powiedział, ja nie przyszedłem potępić, ale aby zbawić świat. Ale mimo tego powiedział, idź, nie grzesz więcej. Jak ci się wydaje, czy ona poszła grzesząc więcej? Wydaje mi się, że nie. Więc to jest twoje zadanie. Pójść, stój. Stać, tak? Stój i pójdź za... Stań, to jest to słowo. Angielski jest zdecydowanie lepszym językiem. Łatwiejszym, przepraszam. Nie lepszym, łatwiejszym językiem. No, stań, idź za Chrystusem. Teraz, co Chrystus robi? On mówi, uczynię was. Dla każdej osoby, która postanowi pójść za Chrystusem, on mówi, ja co zrobię. Wielką pociechę mam tutaj, że Jezus Chrystus widzi to, co ja robię. To, co ja robię, nie jest dużo. Nie jestem wyjątkowy, ty nie jesteś wyjątkowy, ale Chrystus to widzi. Każdy łez, on ma zapisaną we swojej książce. Każdy uczynek dobry, on zapamiętuje. Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby zapomnieć o twoim trudzie miłości. Chrystus widzi i on pamięta. Więc pamiętacie, jak Jezus szedł i po trzech dniach był wielki tłum, który szedł za nim. Chrystus nie po rozmowie z nimi, tylko logicznie powiedział, musimy zatrzymać się, ponieważ ten lud umiera z głodu. Oni szli trzy dni za Chrystusem. Nie czytamy nic o żadnym cudzie. Nie czytamy o żadnej nauki, o żadnego wykładu. Oni po prostu szli za Chrystusem przez trzy dni, przez pustynię. I w końcu Chrystus powiedział, stop, muszę coś zrobić. Dajcie im jeść. I oczywiście apostołowie powiedzieli, o, gdzie kupimy tyle chleba, tak? My jesteśmy rybakami, a nie mamy chleba. I Chrystus powiedział, każcie im usiąść. Pobłogosławił chleb i 5000 mężczyzn, dzieci i kobiet zjadło. I było więcej. Było co zostało. Więc Chrystus zobowiązuje się uczynić coś z ciebie. Zobowiązuje się, jeśli ty pójdziesz za mną, ty będziesz mój. I no wyobraź sobie, pomyśl, co Chrystus uczyni ze swoim.
z tym, co należy do Niego. Wow. Jeśli Jezus miał miłość do wrogów, jeśli Chrystus miał cierpliwość do przeciwników, jeśli Chrystus miał czas dla tych, którzy Jego znienawidzili, dopiero jakie bogactwa i błogosławieństwa nie ma dla tych, którzy są przez Niego umiłowani. Co On może z Tobą uczynić? Przede wszystkim On może używać Ciebie jako przykład. Czy Ty myślisz, że to, co Ciebie spotyka, Twoje doświadczenie, Twój ucisk, Twoje próby, myślisz, że one są wyjątkowe? Być może Ty w Twoim doświadczeniu i w Twoim trudzie jesteś przekonany, że jesteś wyjątkowy, że to tylko Ciebie spotkało. Biblia mówi, że nie ma ani jednego doświadczenia, którego Ty doświadczyłeś, który jest obcy dla innych. Ale jeśli Ty ze Twoim doświadczeniem, ze Twoim uciskiem, ze Twoim problemem jesteś gotowy w akcie posłuszeństwa, pójdziesz z tym do Chrystusa i za Chrystusem, On może używać Ciebie jako przykład dla kogoś innego, kto przechodzi przez dokładnie to samo. Czy Twoje dziecko umarło? Czy Twoje dziecko chorowało? Czy Twoje dziecko cierpiało? To są rzeczy tylko ludzkie. Każdy z nas spotkał ludzi, którzy mają problemy z dziećmi, którzy mają doświadczyli śmierć w rodzinie. To są rzeczy ludzkie, normalne wśród nas. Szkoda, ale są normalne wśród nas. Bóg może używać Twój przykład, aby dać pociechy komuś innemu. Na przykład Paweł, apostoł Paweł, wielki, wielki człowiek jako wierzący. Ale pamiętasz jego historię przed nawróceniem? On zabijał ludzi jak my. Za to, że byliśmy wierzący w Chrystusa. Nie jesteśmy, mam nadzieję, złodziejami. Mam nadzieję, że nie jesteśmy mordercami. Mam nadzieję, że płacimy nasze podatki. Mam nadzieję, że jesteśmy uczciwymi obywatelami Polski, Ukrainy, Ameryki, Meksyku, skądkolwiek jesteśmy. Jesteśmy porządnymi ludźmi. Ale tylko za to, że Ty masz wyznanie wiary chrześcijańskiej, byłeś celem prześladowania i zostałeś zabity bezpośrednio przez Pawła albo na rozkaz Pawła. Chrystus wziął takiego człowieka i zbawił go. Powiedział jemu: chodź za mną. I Paweł w łaskę dany jemu postanowił pójść za Chrystusem. I teraz ten człowiek jest używany każdego dnia w każdym kraju tego świata, żeby namówić innych grzeszników, że Chrystus przyjmuje grzeszników, że Chrystus przyjmuje grzeszników do siebie. Prawda, jest to wielka prawda. Pierwszy list do Tymoteusza, pierwszy rozdział, przeczytam bardzo, bardzo szybko. Wiarygodne to słowa i godne całkowitego przyjęcia, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. To są słowa apostoła. To jest prawda, godne przyjęcia. Chrystus przyszedł nie żeby potępić, ale aby zbawić grzeszników, a ja jestem pierwszy grzesznik, jestem największy. Lecz ja dostąpiłem miłosierdzia po to, aby we mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wielką cierpliwość jako przykład dla tych, którzy mają w Niego uwierzyć ku życiu wiecznemu. O, ja nie mogę przyjść do Jezusa, ponieważ ja naprawdę popełniłem dużo grzechów. Brałeś pod uwagę Pawła? O, Kuba, ty nie wiesz, co ja zrobiłem. Ja mam rozwód. Wiesz, co Paweł zrobił? Ja zrobiłam aborcję. Wiesz, co Paweł zrobił? O, ja zdradziłem swoją żonę. Wiesz, co Paweł zrobił? O, ja... Co możesz zrobić?
Z czym możesz porównywać się do największego grzesznika? On jest używany jako przykład dla ciebie i dla mnie, że Chrystus przyjmuje do siebie grzeszników. Nie ma zbyt wielkiego grzesznika dla Jezusa. Więc być może ty teraz w twoim ucisku, trudzie, doświadczenie, problemie, myślisz sobie, co się dzieje, dlaczego to mnie spotyka? No, doświadczasz pocieszenie, abyś później mógł pocieszać tym, którzy są doświadczeni tym samym trudem, co ty. Chrystus może uczynić ciebie dobrym przykładem i filarem wiary dla kogoś innego. Ty mówisz, ja nie wiem nic o łowieniu ryb, tym bardziej o łowieniu ludzi. Nie wiem, co to znaczy, tak? Skąd ja mam wyczerpać wiedzę, żeby złowić człowieka? Co to znaczy? To jest trudne dla mnie. Pójdź za Chrystusem, a On uczyni ciebie zdolnym. On sprawi, że w jeden sposób lub inny ty umiesz, ty robisz to, do czego zostałeś powołany. Czy ktoś oglądał bardzo, bardzo poważny film Karate Kid? Nie oglądałaś? Żałuj, to był genialny film. Davidson, Mr. Miyagi, piękny, piękny. Davidson chciał nauczyć się karate. Karate, według niektórych. Ponieważ on był ofiarą przemocy i on chciał się bronić. Więc Mr. Miyagi powiedział jemu, chodź, ja jestem mistrzem karate, ja będę ciebie nauczał. Więc pierwsza lekcja. Widzisz ten brudny samochód? Tak? Umyj go. O, panie! Dobra, więc on zaczął tam myć. Nie w ten sposób. Prawa ręka, lewa ręka. Prawa ręka, lewa ręka. W ten sposób. Rozumiesz? Dobrze, samochód mety. O, fantastycznie. Widzisz tamten płot? Ten brudny, tak. Trzeba go namalować. Dobra. Nie. Tu i tu. Tak jak widzisz. A lewa rączka. A prawa rączka. I tak samo. Kilka tygodni mija. Danielson zdenerwowany, zirytowany, zniechęcony mówi, ja przyszedłem do ciebie, żeby nauczyć się karate, a ty tylko pokazujesz mi, jak umyć samochód, jak malować ten płot. I Miyagi mówi, uwaga, idzie atak. I dał mu cios. A Davidson bronił się. A potem wybronił drugi cios. A potem trzeci. I okazało się, że w praktyczny sposób Mr. Miyagi nauczył Davidsonowi bronić się i atakować. I koniec filmu to jest uwaga. Jak to się nazywa? Spoiler alert. Davidson stał się wielkim mistrzem. 3 razy wygrał. Są 3 odcinki. Warto oglądać. Piękny film. No więc, do czego zmierzam? W naturalny sposób, przybywając z Jezusem, masz najlepszą szkołę życia, jak zostać rybakiem ludzi. Ty mówisz, ja nie wiem, co powiedzieć. Ja nie wiem, jak przygotować swoją wędkę. Ja nie wiem, jak argumentować. Słuchaj, pozostań z Chrystusem, i ty będziesz mistrzem tego. Ludzie mówią, gdybym chodził do szkoły biblijnej, seminarium, gdybym poświęcił 8 lat swojego życia, wiesz, czego byś się nauczył? Nauczyłbyś się zrobić coś takiego. Prawdopodobnie nic więcej. Tak? Byłbyś zdolny przemówić w bardzo łagodny sposób. Nic więcej. Chrystus nie powiedział, uwaga, zakładam szkołę biblijnej. Uwaga, zakładam seminarium. On powiedział, chodź za mną. I zobaczcie. Piotr, Andrzej, Jan, Jakub, wszyscy apostołowie złowili tyle ryb.
że oni do dziś będą martwi, będąc martwi, jeszcze łowią. Bo ludzie do dziś czytają ich słowa i są schwyceni, są schwytani przez słowa, które oni wypowiedzieli. Jak to jest możliwe? Ponieważ oni zostali z Jezusem. On uczyni ciebie, powiedział, ja uczynię was, on uczyni ciebie zdolnym rybakiem. Po trzecie, co może uczynić? On używa twoje doświadczenia, twoje emocje, twoje zwycięstwa, abyś miał o czym mówić. Mój problem jest taki, że ja nie wiem, co powiedzieć bardzo często. Ja nie umiem, nie lubię, nie chcę rozpocząć jakiejkolwiek rozmowy. W pociągu, kiedy jadę gdziekolwiek, proszę mi nie zadawaj żadnego pytania. Ja chcę cisza i spokój i nie być przerwany przez nikogo. Ej, co to będzie? Ja nie wiem. Ale wiesz co? Kiedy ty doświadczasz coś ciekawego, coś niesamowitego, coś wyjątkowego, nie możesz nie mówić o tym. Kiedy młody chłopak, młody mężczyzna poznaje księżniczkę, wszyscy musimy usłyszeć o tym. Tak? No ludzie, Marcin pobrał się z Elą ile? Pół roku temu? I prawie przy każdym kazaniu. O, moja żona zrobiła to. O, moja. Ludzie, dajcie spokój. Nie ma Marcina, nie ma Eli dzisiaj, więc można plotkować na ich temat, prawda? Więc, ale naprawdę, jego spotkało coś wyjątkowego. Coś dobrego. W końcu ona się nazywa Gut, tak? Więc coś dobrego. I on musi mówić o tym. Tak? Apostołowie powiedzieli, kiedy słyszeli zakaz, mówienie, głoszenie, rozgłaszanie Jezusa, powiedzieli, my nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Jak można nie mówić ludziom o tym Jezusie, który uzdrowił mnie, który zbawił mnie, który powołał mnie? Jak można nie mówić? Ten opętany człowiek, on mówi, Panie Jezu, mogę pójść za Tobą? Chrystus powiedział, pójdziesz kiedyś, ale teraz wróć do swojego miasta i powiedz ludziom, co ciebie spotkało. I on zaczął opowiadać wszystkim ludziom o Jezusie. Ten opętany, ten mieszkający na grobowcach? W grobowcach na cmentarzu, tak? O jejku, przyimki są straszne w waszym języku. No tak czy owak, przebywając w nieczystym miejscu, o, mamy to, on zaczął opowiadać ludziom o Jezusie Chrystusie i tak przekonująco, że ludzie mówili, wow, kim jest ten Jezus, który zmienił tak drastycznie tego bezbożnego człowieka. Więc on może używać to, co ty widziałeś i to, co ty doświadczyłeś. Czy Chrystus ciebie nie zbawił? Czy nie wyrwał ciebie, wyciągnął ciebie z błota? Czy nie dał ci życie? Czy nie dał ci nowe imię? Czy nie nazywa ciebie swoim? Czy nie jesteś odbiorcą miłości samego Boga wcielonego? Jak możesz nie mówić ludziom? Chrystus uczyni ciebie zdolnym do tego. I ostatni punkt, coś do przemyślenia, rybakami ludzi. No, założy się, że człowiek, który nazywa się rybakiem, on nie oczekuje, że przypadkiem ryba wskoczy mu do łodzi albo do wiadra. Tak? Wydaje mi się, że rybak, on ma cel, żeby pójść i złowić, tak? Wyjątek może być na rzece Mississippi, w stanie Mississippi. I to jest genialne. Ludzie w łódkach płyną nad rzeką Mississippi i ryby same skaczą do łodzi, tak? I oni w ten sposób łowią ryby. No, trudno nazywać to łowieniem, ale to są takie ryby. No, niestety w Polsce trzeba wziąć
wędkę, trzeba usiąść, trzeba mieć cel. Nie złowisz człowieka tak przypadkiem. Stojąc w kolejce w Biedronce, czy w Lidlu, czy w Auchan, gdziekolwiek, uśmiechając się do pani, nie złowisz człowieka. Ty musisz mieć cel. Ty musisz być zdeterminowany dzisiaj, jak chcę złowić rybę. Dzisiaj, jak chcę zmienić czyjeś życie. Czyli oni mają cel. Pytanie. Czy ty masz nastawienie rybaka? Czy ty oczekujesz, że okej, wystarczy powiedzieć dziękuję komuś, powiem, o, dziękuję bardzo i dzięki temu oni, mój sąsiad zobaczy, że o, jak ja jestem uprzejmy. Może tylko pomyślą, że jesteś kulturalny. Może pomyślą tylko, że ty czegoś szukasz od nich, tak? Bo człowiek, kiedy jest zbyt miły, jest bardzo podejrzany, prawda? Co ty chcesz ode mnie? Prawdziwy rybak idzie z premedytacją, żeby zrobić coś, żeby ryba chciała dobrowolnie wskoczyć, nie wiem jak to się nazywa, jak? Na haczyk i wiecie o co chodzi. Dziękuję bardzo. Pięknie mówicie. No. Rybak jest pilny i wytrwały. Ja nie lubię łowić ryby, to nie jest coś dla mnie, to jest szkoda czasu. Byłem raz w swoim życiu na łowienie ryby ze swoim ojcem. Zabrał mnie, byliśmy w Teksasie, w Zatoce Meksykańskiej. I on mówi, synu, będzie bardzo ciekawe, będzie super, super zabawa. Jego definicja zabawy i moja różnią się drastycznie. Staliśmy w wodzie ponad 8 godzin. I on rzucił tu, i on rzucił tam, i tu, o, złapałem coś, złowiłem coś. I on faktycznie złowił, nie wiem ile ryb, prawdopodobnie największą. Nie wiem, nie pamiętam. Ja wiem, że ja nie złowiłem ani jednej. Ja czekałem 8 godzin w tej wodzie i nie złowiłem niczego. Apostołowie nie byli lepsi ode mnie. Oni mieli taką pracę. Oni przez całą noc łowili, znaczy próbowali i nie złowili ani żadnej ryby. Ale wiecie co? Apostoł Piotr po 3 latach powiedział, a idę złowić ryby. Oni nie podawali się. Oni zrozumieli, że nie można złowić wszystkich ryb zawsze. Czasami masz porażkę. Czasami nie gryzą. Czasami nie biorą. Po angielsku gryzą, tak? Nie biorą. A co biorą? Daj. Nie wiem, jaki to ma sens, tak? Gryzą. Okay. Czasami nie biorą. Trzeba być wytrwały. Chrystus nie spodziewa się i nie oczekuje po tobie, że każda ryba, grzesznik na świecie, zostanie przez ciebie nawrócony. Ale on mówi, jak dzisiaj nie złowisz, to jutro pójdź. A jak jutro nie masz sukcesu, jeśli nie biorą, to idź pojutrze. Prędzej czy później złapiesz i oni coś biorą. Rybak musi dbać o swój sprzęt. Żaden poważny rybak, chyba że to jakiś redneck ze stany Alabama, włoży sobie rękę do dziury i wyciąga taką sumę, tak? W ten sposób. Ale poważny rybak ma swój sprzęt albo ma siatkę. Spotkamy Chrystusa z apostołami, kiedy oni sprzątali swoich siat. Oni nie skończyli swojej pracy i mówili, okej, przyjdziemy jutro, jak małe dzieci, prawda? Nie, oni troszczyli się o swój sprzęt. Paweł powiedział do Tymoteusza, mówi, staraj się, abyś był pilny. Staraj się, przeczytam, bo nie mogę go zacytować. Drugi list do Tymoteusza, nie musicie otworzyć. Z
Staraj się, aby stanął przed Bogiem jako wypróbowany pracownik, który nie ma się czego wstydzić i który dobrze rozkłada słowo prawdy. Co to znaczy? Ubiegaj się, staraj się o to, żebyś ty znał, żebyś ty umiał swój sprzęt, żebyś ty umiał go używać, tak? Jak to jest możliwe, że rybak po 20 latach myśli sobie, okej, okay, z tą szatką, jak miałem rzucić? Po 20 latach, tak? Okej, okay, miałem w lewo czy w prawo? Nie! Żaden poważny rybak po 20 latach, on bierze tą szatę i zamkniętymi oczami on rzuca i już ma coś, tak? Jak to jest możliwe, że wierzący, dziecko Boże, tak? Po 20 latach chodzenie z Chrystusem nie wie, gdzie jest księga liczb? Albo nie zna jakiegoś wersetu na pamięć? No ludzie, Jezus zapłakał. Bardzo łatwe. Nie znam żadnego wersetu na pamięć. Jak to jest możliwe? Człowiek, który poważnie chodzi, naśladuje Jezusa Chrystusa, dba o swój sprzęt. Przede wszystkim to jest twój sprzęt tutaj. To jest miecz Ducha Bożego. A też mowa jest o jakimś tarcze, tak? Tarcze wiary. Jak ona wygląda? Czy ona leżała na zewnątrz? Gdzie jest twoja wiara? Jaką ty masz wiarę? Jak możesz wzmocnić? Jak możesz polepszyć swoją wiarę? O, jest zbroje światłości. Pamiętasz o tym, gdzie Efezjan 6 rozdział? Jak wygląda twój sprzęt? Prawdziwy rybak dba o swój sprzęt. Prawdziwy rybak prędzej czy później ma sukces. Ostatecznie złowi swoją rybę. Nie możesz powiedzieć, że jestem rybakiem, no ile złowiłem? Zero. Nie może tak być zawsze, tak? Jeśli ty mówisz po 20 latach, że jesteś rybakiem ryb i nie złowiłeś ani jednej ryby, to jest nie tak. Jestem przekonany, że jest to niemożliwe dla nas, którzy chodzimy za Chrystusem, którzy mówimy ustami, że chodzimy za Chrystusem, żeby po jakimś okresie czasu nie możemy powiedzieć, a wiesz co, ja zrobiłem taką rybę. Ja rozumiem, to jest łaska Boża, ja rozumiem, zbawienie nie tylko zależy od ciebie, ale no ludzie, ten przykład jest dany nie bez powodu, tak? On mówi, chodźcie za mną, a ja uczynię was rybakami ludzi. Czy ty chodzisz za Jezusem przede wszystkim? Jeśli to ciebie nie dotyczy, jeśli ty mówisz, to jest wszystko obce dla mnie, ja nie wiem, o co ci chodzi. Słuchaj, postanów chodzić za Chrystusem dzisiaj. Zacznij od czytania tej księgi i robienie to, co jest napisane i zacznij chodzić za Jezusem. Być może już jesteś po tym etapie, być może już postanowiłeś, tak? Postanowiłem pójść za Chrystusem. To jest mój Pan, to jest mój przykład, ja pójdę za Nim. Okej, okay. Pozostań z Nim. Pozostań z Nim, bądź Jemu posłuszny, posłuchaj Go i On uczyni ciebie rybakiem ludzi. Pytanie teraz zostawiam was z tym. Pytanie jest takie. Czy ty postanowiłeś złowić człowieka? Czy masz taki cel? Czy ty postanowiłeś w swoim życiu, ja chcę w tym roku złowić jedną duszę? Ja chcę, żeby dzięki mojemu świadectwu jedna osoba poznała Chrystusa tak, jak ja ją znam. Ponieważ, tak jak mówiliśmy, duszy nie przechodzą dobrowolnie. Nie mówię, o, tam jest plakat, pójdę. Czasami to się zdarza, ale to jest wyjątek. Nie do tego zostaliśmy powołani. Przemyśl to. Amen.